za dużo błędów popełnialiśmy, oni grali na luzie. Próbowaliśmy kopnąć zagrywką, nie udało się, dużo błędów popełnialiśmy i to się zemściło, przegrywaliśmy do 15-13. Stało się to, że przyjechał się po nas zwalec, ale to nie jest tak, że Fenerbahce wyszło tutaj i nie wiadomo co grało. Grało swoje, wiadomo, oni poniżej jakiegoś poziomu nie zajdą swojego. To my dzisiaj zagraliśmy, trzeba to powiedzieć wprost, bardzo słabo. Nie mieliśmy zagrywki, nie najlepiej w przyjęciu, przez to nie mogliśmy ataku prowadzić. To nasza gra dzisiaj była taka słaba, że ten wynik wygląda tak, jak wygląda. Iwan zagrał super mecz, chyba na 60 paru procentach, także wydaje mi się, że on był najlepszy. Bo zagraliśmy właśnie podobny mecz jak w Olsztynie, czyli nie najlepszy. A przeciwko takiej drużynie to właśnie tak to potem wygląda, że dostałeś takie lany. Gdzieś tam w głowie jest ta porażka, ale skupiamy się na następnym meczu, tak? Wczoraj skupialiśmy się na meczu z Fenerbahce, a już dzisiaj myślimy o meczu z Radomiem. Tylko ja mam taką głęboką nadzieję, że wrócimy do swojej dobrej gry i wtedy będzie wszystko okej, bo dzisiaj nie wyglądało to dobrze.